Dzień dobry Państwu, jesteśmy na Foxal w domu dziennikarza. Chciałem zapytać, jak Pan się czuje, będąc wyróżnionym, jeżeli chodzi o tę nagrodę Mackiewicza, że może Pan tam zostać laureatem, albo nie zostać, ale Pan nominowany, Pana książka Historia Antykultury. Widzę, że Pan wie więcej ode mnie. Wydaje się, że to jest jakieś wyróżnienie, ale szczegółów nie znam i czuję się bardzo wyróżniony. Bo kilka książek jest nominowanych, prawda? Tam z 8 pozycji. Tak, może być. Chyba 10 było zgłoszonych. Natomiast sam fakt, że książka, która jest sami z datem i tak trochę funkcjonuje na marginesie rynku księgarskiego, została zauważona. I że ktoś wpadł na pomysł, żeby ją do takiej w końcu bardzo ważnej nagrody zgłosić, no to dla mnie to jest wielkie wyróżnienie. Dlatego, że ono ułatwi wejście tej książki, jak to się ładnie mówi, pod strzechy. A już zdradźmy małą tajemnicę, niedługo będzie wersja poprawiona. Tak. Prawdopodobnie. Znaczy, praca jest na ukończeniu i myślę, że w ciągu 3-4 tygodni ona będzie już dostępna i wtedy dopiero zajmę się, albo poproszę kogoś o pomoc w jej promocji. Można, czyli zbiorczo można powiedzieć, że osoby, które chcą zamówić książkę, nie mogą jej znaleźć, będą mogły za 2-3 tygodnie. Tak, dlatego że nie było sensu robienia do druku wersji robotów. Ona spełniła swoje. No to czekamy w takim razie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.